Zdecydowanie tak. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. Co zadziwiające, dość często pojawia się pytanie z waszej strony, czy warto zainwestować pieniądze w dysk SSD. I tak jak powiedziałem wam w pierwszych słowach tego filmu, tak, warto. I w tym filmie postaram się wam udowodnić dlaczego. Specjalnie do tego testu wybrałem nie najszybszy komputer, a żeby powiedzieć ściślej, komputer ze śmietnika. Specyfikację macie tutaj właśnie wypisaną na ekranie. Jak sami widzicie, nie jest to demon prędkości, nawet nie jest to przeciętniak, jest to po prostu stary, słaby komputer. Jeżeli ktoś z was używa starszego lub nawet nowszego sprzętu i zaczyna się denerwować, że komputer zaczyna wam mulić i na przykład, nie wiem, robicie co pół roku formata, bo po prostu Windows zaczyna wam mulić, to jest rozwiązanie na wszystkie wasze problemy. Dla ścisłości, dyski zostały sklonowane 1:1 za pomocą Linuxa do tego filmu. To nie jest żadna świeża instalka, to jest po prostu żywcem przeniesiony dysk. Chciałem po prostu, żeby to było jak najbardziej miarodajne, żeby te testy po prostu wyszły rzetelnie. Okej, i ruszyli. Po lewej stronie mamy dysk HDD, po prawej stronie mamy dysk SSD, tak więc będzie wykonana następująca rotacja, otwarcie przeglądarki Chrome, wczytanie strony z cache'u, następnie wejście na stronę Dobre Programy, później odpalenie HW Monitora, odpalenie Explorera, wejście do katalogu Windows, odpalenie kalkulatora i na samym końcu Need for Speed Most Wanted. Jak widzicie, tutaj dysk HDD nieco wyprzedził dysk SSD, początkowo w fazie logowania, jednakże SSD szybko, powiedzmy, tą stratę odrobił, a nawet przegonił dysk twardy i już jesteśmy zalogowani. Błyskawicznie odpala nam się przeglądarka, strona z cache'u ładuje się, następnie wciskam nową kartę, czekam, aż strona CD Action pojawi swój znaczek, znaczek już jest, ładujemy stronę Dobre Programy. Ok, Dobre Programy są już załadowane. Tutaj w tym momencie aż się nawet zestresowałem, żeby być szybki. Tak więc tutaj troszeczkę na korzyść HDD-ka odpalamy HW Monitora, gdzie dopiero dysk HDD, tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że ładuje przeglądarkę. SSD w tym czasie już odpalił Explorator, wszedł do katalogu Windows. Jak widzicie, SSD błyskawicznie odpala kalkulator i wyszukuje go w liście aplikacji. Następnie odpalamy Need for Speed Most Wanted, gdzie dysk HDD dopiero ładuje stronę Dobre Programy. SSD błyskawicznie ładuje grę. I jesteśmy w domu w czasie minuty i 44 sekund. Natomiast dysk HDD dopiero co załadował naszego hardware monitora. Ładujemy Explorer Windows, wchodzimy do katalogu Windows. I teraz największa zagwozdka, wyszukiwajka. W początkowej fazie ona w ogóle zamarzła. Jak widzieliście, próbowałem wpisać na klawiaturze kalkulator. Następnie spróbowałem drugi raz i w ogóle nic się nie dzieje. Musiałem po prostu zamknąć, otworzyć okienko, poczekać chwilkę i dopiero pojawił nam się kalkulator. Następnie ładujemy grę Need for Speed Most Wanted. Okej, gierka zaczyna się ładować. Przechodzimy, skipujemy. I jesteśmy tutaj dokładnie w czasie 3 minut i 4 sekund. Jak widzicie, na takim starym komputerze jest wielka różnica. Jednakże dla pewności przeprowadziłem test po raz kolejny, tak żeby już wam tutaj pokazać. To troszeczkę przyspieszę, żebyście nie musieli tyle czekać.
Chciałbym tutaj zaznaczyć jeszcze, że wiem, że złącza SATA w tym akurat komputerze, który dzisiaj testuję, nie są najwyższej przepustowości i o to właśnie w tym teście chodzi, że nawet stare komputery, a może nawet przede wszystkim stare komputery dostają niesamowitych skrzydeł dzięki dyskowi SSD. Tym bardziej, jeżeli składacie komputer nowy w roku 2018 i ten dysk nie jest wyposażony w dysk SSD, no to można powiedzieć, że na dzień dobry traci on bardzo dużo ze swojej szybkości. Może nie w szybkości takiej w grach, ponieważ gry będą działały praktycznie tak samo, jednakże czas ładowania Windowsa, responsywność komputera oraz szybkość czytywania się aplikacji będzie po prostu nieporównywalnie szybsza. Dlatego, moi drodzy, myślę, że w tym krótkim, aczkolwiek treściwym filmie rozwiałem wasze wątpliwości i jeżeli ktoś z was miał wątpliwości, czy po prostu dysk SSD to nie jest jakaś ściema lub zastanawiacie się, a po co będę kupował jakiś tam szybki dysk, no to myślę, że teraz macie to podane jak na tacy i widać różnicę między tymi dwoma dyskami. Tutaj jeszcze tylko tak rzutem na taśmę chciałbym dodać jedną rzecz, że bardzo mądrym posunięciem jest zainstalowanie takiego dysku SSD do laptopa, ponieważ laptop będzie trzymał dłużej na baterii, a także w razie upadku taki dysk się nie uszkodzi. Moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że test wam się podobał. Możecie też napisać swoje wrażenia z kupna lub z użytkowania takich dysków. A jeżeli interesują cię filmy o technologii, to polecam zerknąć na mój kanał. Tam jest kilka filmów, które miały spoko odbiór, więc bardzo możliwe, że znajdziesz coś dla siebie. A jeżeli komuś jest nie mało i chciałby wiedzieć nieco więcej, no to zapraszam do polubienia mojego Facebooka lub wpadnięcia na Discorda, żeby zamienić parę słów. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć. Mięso.